Hello. Witaj serdecznie, Waldek Uberna z tej strony, Kikowy Szlak i Słubickie Łąki. Piękne, piękne, piękne słonko, zieloność wokół, prześliczna. Dzisiejszy temat to nie bądź maliniak i nie siedź w malinach. Chcę Ci dziś powiedzieć o ważnym aspekcie naszego życia, o czymś, w co często wpadamy i potem chyba poprzez nieświadomość tego, że siedzimy w czymś z własnego wyboru tak naprawdę. Narzekamy, stękamy, psioczymy i nie realizujemy siebie tak, jak powinniśmy siebie realizować. Nie wiem, czy teraz jest aktualne to powiedzenie, ja go oczywiście używam, ale może nie na tyle, jak było kiedyś. No były takie powiedzenia oznaczające, że ktoś sprawił, że ktoś inny, że komuś innemu się nie powiodło, że coś mu nie wyszło. I mówiło się wtedy, na przykład zrobił go w konia, no dzisiaj też się mówi, chociaż nie wiem, co złego jest w koniu, prawda? Co ma ten biedny koń do tego? Albo mówiło się właśnie, wpuścił go w maliny, prawda? Albo jeszcze było takie inne powiedzenie, wsadził go na lewe sanki, prawda? Takie były powiedzenia. I tak sobie człowiek tłumaczył niepowodzenie, że ono było przez kogoś, że to ktoś sprawił to moje niepowodzenie, bo ten mnie wsadził na lewe sanki, a nie, no ten mnie wpuścił w maliny, kurde, a ten to mnie zrobił w konia w ogóle, prawda? Ale prawda jest taka, że to my sami się wsadziliśmy na te lewe sanki, to my sami zrobiliśmy się w konia, to my sami wpakowaliśmy się w te maliny. Choć wydaje nam się zazwyczaj coś zupełnie innego. Wydaje nam się, że ta sytuacja powstała tak naprawdę z winy innych, bo ktoś zawiódł, bo ktoś nie dopełnił zadań, bo ktoś nie zrealizował tego, co obiecał, bo wina leży w czyjejś stronie. Po prostu pokładamy zbyt wielką nadzieję w innych bardzo często, pokładamy nadzieję w ludziach, a tego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy. Powinniśmy się liczyć z ludźmi oczywiście, mobilizować ich, zachęcać, ale tak naprawdę w nas jest wszystko, w nas jest decyzja. I my postanawiamy, czy będziemy coś kontynuować, czy nie, czy będziemy podejmować dane zadanie, czy zaniechamy go po prostu. I potrzebujemy tą naszą intuicję, to nasze wnętrze, to nasze zdecydowanie brać najlepiej od Stwórcy, poddać się Jego woli, po prostu. Ja wiem, ile razy w moim życiu przechodziłem przez sytuację, o której tutaj mówię, ile razy była sytuacja, w której czułem się zawiedziony, czułem się, że po prostu ktoś zawiódł, ktoś sprawił, że ja mam klęskę, że ja mam problem. Nawet dochodziło do tego, że myślałem później, że pewno zrobił to specjalnie, że pewno celowo tak to zrobił, wsadził mnie na te lewe sanki, coś mi obiecał, że mnie wesprze, że zrobi to, że zrobi tam to, siam to, a tego nie zrobił. Błąd z mojej strony totalny. Dlatego mówię Ci dzisiaj, podejmij dziś decyzję, że nie będziesz jak malinak i nie będziesz siedział w maliny. Że wszelkie tematy typu wpakowali mnie na lewe sanki, wpuścili mnie w maliny, zrobili mnie w konia, będziesz analizował z zupełnie innej strony, z tej strony własnej, ze strony własnego podejmowania decyzji. Bo Ty decydujesz o swoim życiu, ja decyduję o swoim życiu i my potrzebujemy pełnej odpowiedzialności za to wszystko, co czynimy, za to wszystko, co robimy. Każde zepchnięcie, każde wytłumaczenie powoduje, że schodzimy z tej ścieżki rozwoju, wchodzimy w jakąś ślepą uliczkę, która wiedzie tak naprawdę donikąd. Wiedzie donikąd i zawracanie będzie później dłuższe. Trzeba będzie dłużej i z powrotem. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz Ci tylko powiem, nie bądź maliniak i nie siedź w malinach. Nie siedź, bo czasami się w tych malinach na tyle zasiedzimy, że one są słodkie oczywiście zawsze. One zawsze troszkę tam słodkie są, fajne i tam trochę ich jest, prawda? Ale kolców jest coraz więcej, coraz bardziej czujemy te kolce. I mamy jakiś taki bezwład tej potrzeby wyjścia z nich, prawda? Siedzimy w nich, jest nam źle, niewygodnie. To jest tak, jak kiedyś powiedział jeden z świetnych motywatorów, których słuchałem, powiedział o tym siedzeniu na tępym gwoździu, prawda? Siedzisz na tępym gwoździu, kuje, ale nie tak, żeby wstać, prawda? Ale kuje, prawda? Więc jeszcze raz Ci mówię, nie bądź maliniak, nie siedź w malinach po prostu. Nie siedź w malinach. Pamiętaj, że w Tobie jest decyzja na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Ty to postanawiasz. I tyle. I tyle na dzisiaj. Jeszcze przed mną kawał drogi. Zaraz wracam. Właściwie nie, jeszcze troszeczkę muszę tutaj przejść, ale wracam do domku. Za godzinę, półtorej godziny Formuła 1. Dzisiaj Grand Prix Belgii. Jestem fanem Formuły 1 od kilkudziesięciu lat tak naprawdę. I dalej do pracy dzisiaj. Dzisiaj dużo, dużo, dużo pracy. Jeśli to, co powiedziałem Ci dzisiaj na tym moim kikowym szlaku spodobało Ci się, w ogóle ma dla Ciebie jakiś sens, to proszę Cię, dodaj mój YouTube'owy kanał, zasubskrybuj go, może w ten sposób, a dodaj mnie do swoich znajomych na Facebooku. Tyle na dzisiaj, Waldek Uberna z tej strony, trzymaj się, hej!